Cześć, z tej strony MudioKindly, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym meczu z Ligi Auxilia. Tym razem skomentuję dla was starcie Cezarego z Gierszmatem. Cezary wybrał Wizygotów, zaś Gierszmat wybrał Tanuchidów. Pierwsza bitwa rozgrywa się na słynnej mapie Kariskos. I zaczniemy tutaj od buildu Cezarego. Mamy tutaj germańskich poborowych razy 2, 4 razy germańskie włócznie. Na drugiej linii mamy 3 razy elitarnych germańskich strzelców. Na trzeciej linii mamy dużo piechoty, mamy szlachetne germańskie miecze. Oj, tutaj ten wybór mi się nie podoba. I mamy także trackich wojowników razy 2 i 2 razy trackich zaprzysiężonych. Trackcy, wojownicy i zaprzysiężeni to jest bardzo dobry wybór. Szlachetne germańskie miecze niestety nie. To jest jednostka, która jest bardzo słaba. Wcale tej statystyki nie uzasadniają tego kosztu, także nie polecam tych jednostek. Bierzcie zdrajców z gotyckiej Palatiny. Ewentualnie, tak jak Arroyo, polecam brać już za te 425. Dużo mocniejsza jest ta germańska drużyna, czy tam brygada, jak to jest przetłumaczone w polskiej wersji. Natomiast jeszcze mamy tutaj siły konne u Cezarego oczywiście. Mamy tutaj, ojej, germańskich konnych razy 2 i gotyckiego generała i tylko jeden oddział germańskich lansierów. No też tutaj tego wyboru konnicy nie pochwalam. Szlachetnych gotyckich lansierów tutaj by się przydało wziąć i szlachetną germańską jazdę. Ten dobór konnicy jest niestety kiepski. Za dużo zainwestowane we włócznie i w strzelców, za mało w piechotę do walki w zwarciu i w konnicę. Zwłaszcza, że mamy tutaj jeszcze germańskich najeźdźców. Lepiej byłoby skasować ten oddział i lepszą konnicę po prostu wziąć, tak? Tutaj niestety ta konnica u Cezarego nie wygląda najlepiej. Co natomiast mamy u Gierszmata? Na pierwszej linii mamy 4 oddziały prot. Czyli wbrew pozorom wcale tutaj nie ma dużo gorszego strzelania niż u Cezarego. Elitarni germańscy strzelcy na bliski dystans mogą nawet przegrać z tymi procami, mimo że kosztują dużo więcej. Na drugiej linii mamy 4 oddziały tanuchickich pikinierów i 2 oddziały pustynnych włóczni. Na trzeciej linii mamy kuszytów z szotelami razy 4 i jeden oddział zdrajców z pustynnej Palatiny. No tutaj też ten wybór piechoty nie jest optymalny moim zdaniem. Zamiast tych kuszytów dużo lepiej byłoby wziąć tanuchickich dywersantów razy 4 i zostałyby jeszcze pieniądze dzięki temu na kolejny oddział zdrajców z pustynnej Palatiny. Gdyż tanuchiccy dywersanci są dużo tańsi od kuszytów, a są o wiele lepsi. Także no, ci kuszyci z szotelami niestety, ta ich cena jest myląca. Wydaje się, że to jest super jednostka, a ona tak naprawdę jest gorsza od tanuchickich dywersantów, którzy mimo tego, że na ikonce jednostki mają turbany i jakieś tam szaty zwykłe, to są o wiele lepszą jednostką niż tacy opancerzeni kuszyci. W każdym razie mamy tu jeszcze korpus konnicy na ostatniej, trzeciej linii, czy tam czwartej linii, i mamy tutaj 2 oddziały opancerzonych wojowników na wielbłądach, generała, którym jest pustynny wataszka, i 2 oddziały Klibanari. Także ten wybór konnicy jest już u Gierszmata bardzo dobry i na pewno na konnicy jest tutaj zdecydowana przewaga. Piechotę ma mimo wszystko lepszą Cezary, także zobaczymy, kto tutaj lepiej wykorzysta te swoje mocne strony. No ta konnica Cezarego jest niestety bardzo słaba, ona nie ma żadnych szans z konnicą Gierszmata i mogą to być ciężary, jak to ma Lewik. Strzelanie po tych pikach wbrew pozorom nie jest zbyt efektywne, one mają aż 58 pancerza, także ciężko to będzie zabić ostrzałem. Jak widzimy coś takiego, to najlepiej po prostu te piki ominąć, tak? Czyli uderzamy ostro na flankach, szeroko, szerzej się rozstawiamy, nie próbujemy się przebić przez to centrum. To jest oczywiście uciążliwe, tak? Bo no jednak tutaj sporo terenu te piki dzięki temu zajmują, ale no nie ma innego wyjścia, tak? Zwłaszcza kiedy są to tak elitarne piki jak tanuchiccy pikinierzy. Także tutaj to nadrabia trochę tą słabość piechoty do walki w zwarciu, bo traccy wojownicy są dużo lepsi niż kuszyci z szatelami, ale cóż z tego, skoro na przodzie są tanuchiccy pikinierzy, którzy mogą wyhamować ich impet szarży i potem może ładnie Gierszmat odpowiedzieć swoją konnicą. Ojejku, tutaj Cezary, no niestety, Cezary nie dość, że użył umiejętności, która zwiększa obrażenie od ostrzału, bo widzę, że ten oddział jest wyczerpany, to jeszcze dał się ostrzelać procarzom, którzy dodatkowo spowolnili prędkość i dzięki temu klibanari bez problemu dogonili ten oddział kawalerii harcowniczej i go po prostu zmiażdżyli. Także to pierwsze starcie zdecydowanie na korzyść Gierszmata. Jeszcze Cezary szarżuje na front pik,
To się bardzo źle skończy dla tych włóczników. Oni nie mają żadnych szans się przebić od frontu. Zaraz zaczną lawinowo spadać tutaj modele. Mimo, że to są ciężkie włócznie, tak? Bo to są germańskie włócznie, one są naprawdę dobre. To nie mają szans się jednak przebić przez piki. No, to już lawinowo spadają modele. Te piki bez problemu sobie z tymi włóczniami poradzą. No i jeszcze Cezary pcha miecze tutaj na te... No nie, 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 no Cezary, nie możesz tak robić. No, nie atakuje się pikinierów od frontu, no. To po prostu... Nie, gigantyczne value dzięki temu te piki zrobią, tak? Tutaj, no nie, no strasznie, strasznie. No raz te wojownicy to są nadziewani na te piki po prostu, tak? I jeszcze wytracili impet szarży całkowicie. I teraz może bez problemu kuszytami z szotelami odpowiedzieć tutaj Gierszmat. Także no niefortunnie, niefortunnie to wygląda. Tutaj również ten sam błąd. Piki od frontu atakowane zamiast próbować jakoś na flankach atakować. No nie, 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 to bardzo źle wygląda dla tutaj Gierszmat, przepraszam, dla Cezarego oczywiście. Tutaj jeszcze generał już wykonał szarżę. Zrobił się blob, dwa oddziały konnicy na jeden oddział piechoty tutaj przeciwnika. Ten generał za chwilę może zostać złapany przez tych lancierów. No właśnie. I to na pewno się dla niego dobrze nie skończy. Tutaj w rezerwie spokojnie sobie czeka generał Gierszmata. Pustynny Wataszka jeszcze nie został uruszony. Kuszyci z szotelami tutaj przechwycili tych trackich wojowników i bardzo mocno ich tutaj obijają. No nie, nie, to co prawda te piki koniec końców udało się złamać od frontu, ale kosztem zbyt dużych strat na to, jak było to warte. Tutaj jeszcze są miażdżone, no tych banarii jest o wiele lepszą jednostką niż germańscy lancierzy, bez problemu sobie z nimi poradzili. I teraz spokojnie można przeklikać na tych strzelców i przejechać sobie potem na tyły tej konnicy tutaj Cezarego. Jeszcze Cezary przeklikuje swoją konnicę przez konnicę przeciwnika. Próbuje uciec, ale tak jak mówiłem w materiale Arroyo z Totem, nie uciekamy konnicą z walki w zwarciu, chyba że musimy. W tym wypadku to nie było konieczne, bo podczas odwrotu konnica ponosi gigantyczne straty. No oczywiście opanowanie wojownicy na wielbłądach miażdżą germańskich konnych. Germańscy konni to nie jest dobra jednostka. To jest jednostka pułapka, bo ona zajmuje slota dla szlachetnych germańskich konnych. No i Cezary tutaj poddał grę, no... To już była przegrana bitwa, to dało się jeszcze tam chwilę może tą bitwę przedłużyć, ale... Całkowicie, no zobaczcie jakie są wyniki na konnicy Gierszmata, a jakie są wyniki na konnicy Cezarego, no to jest przepaść, tak? Te piki również zrobiły bardzo dużo, one wyhamowały całkowicie impet szarży piechoty, wizygotów i potem piechota Tanuchidów, która była dużo słabsza na papierze, mogła zrobić swoje. No, jeżeli kuszyci z szatelami robią lepsze wyniki niż terraccy wojownicy i zwłaszcza zaprzysiężeni, to wiesz, że coś się dzieje, tak? Bo no, tak nie powinno być po prostu, tak? Tutaj ten oddział kawalerii oszczepniczej również coś tam tutaj Cezaremu nie wyszło. I koniec końców mamy tu bardzo pewne zwycięstwo Gierszmata. Zobaczmy, jak to pójdzie w drugiej bitwie. Zobaczymy, czy tutaj Cezary wyciągnął jakieś wnioski, czy uda mu się odwrócić szale zwycięstwa na swoją korzyść w tym BO3. Druga bitwa rozgrywa się na mapie równiny, które wcale nie są równinami, jak już to wielokrotnie zaznaczałem. Nazwa tej mapy jest niezwykle myląca. Ta mapa nie jest zbyt zbalansowana. Jedna strona ma dostęp do bardzo dużego lasu, może się tam skampić, po prostu schować i przeciwnika nękać. No, ta mapa moim zdaniem powinna być wyrzucona z puli. I wiem, że już takie głosy się pojawiały. No, ale zacznijmy tutaj ponownie od buildu Cezarego, który gra dla nas Danami. Gierszmat zaś wybrał Ebdanów. I Cezary ma na pierwszej linii nordyckich poborowych razy 2 i 4 razy nordyckich włóczników, czyli w zasadzie identyczny jakościowo zestaw jak w grze poprzedniej. Na drugiej linii właściwie tutaj nie ma, no są tylko psy. I tam daleko na trzeciej linii jest kapitan wikingów jako generał. Są 3 oddziały wybranych wojowników i jeden oddział Hirdmenów. Mamy tutaj także sporo konnica, tutaj mamy jeszcze więcej piechoty, okej, nie rozumiem czemu tak Cezary się rozstawił. Mamy tutaj nordyckich najeźdźców. Nordyckich konnych najeźdźców. Razy dwa. Nordyckich władców koni razy dwa. Okej. Czyli 5 oddziałów do walki w zwarciu, jeden oddział kawalerii oszczepniczej. Nie wiem czemu ta kawaleria oszczepnicza tak się Cezaremu tutaj upodobała. No w tej samej cenie można wziąć oddział kawalerii do walki w zwarciu, który zrobi o wiele więcej. Kawalerię harcowniczą bierzemy tylko i wyłącznie wtedy, jak już zapełnimy ten limit konnicy
zwykłej i jeszcze chcemy mieć trochę więcej mobilności. Nie traktujemy tego jako substytut dla kawalerii do walki w zwarciu. No to jest bardzo duży błąd, moim zdaniem. Mamy tutaj w każdym razie jeszcze dwa oddziały toporów, które są dwoma oddziałami wikińskich najeźdźców. Tak jak mówiłem, wikińscy wojownicy z toporami są dużo, dużo lepszą jednostką, a do tego tańszą. Nie mamy tutaj natomiast w ogóle strzelania, ale zakładam, że dlatego, że Cezary się spodziewał, że właśnie przeciwnik będzie w awangardzie, więc brak strzelania można tutaj jakoś wytłumaczyć, chociaż te dwa oddziały prac by się przydały. Natomiast jeszcze tak, wiem, że tak długo omawiam już tutaj ten sam początek, ale myślę, że warto się na tym skupić, bo uważam, że tutaj Cezary też robi błąd, tak dzieląc swoją armię. No wyobraźmy sobie, że Gierszmat by się ustawił tutaj, tak? Całą armią. No i wtedy ten taki lekka tam flanka Cezarego wyparowuje w ciągu kilku sekund, tak? No, nie dzielimy tak armii, ja tak zrobiłem też z Nojanem i to był fatalny błąd, który kosztował mnie przegraną w tamtej bitwie. Polecam się standardowo wystawiać na Celtów, może troszeczkę dalej, czyli powiedzmy jak jest strefa rozstawienia, tak? Gdzieś tutaj, tutaj, coś takiego, no to się nie rozstawiamy tutaj tuż przy żółtej linii, tylko tak gdzieś na środku, tak? Żeby mieć trochę właśnie dystansu, trochę większy dystans, jak Celtowie się w awangardzie ustawiają. No ale przejdźmy już wreszcie do buildu tutaj Gierszmata i mamy tutaj na pierwszej linii celtyckich włóczników razy 4, dwa oddziały celtyckich włóczni. Na drugiej linii mamy celtyckich berserkerów razy 2, 4 razy królewską drużynę, tak jest. Mamy tutaj jeden oddział celtyckich kurz. Mamy generała, którym są królewscy Fianna i mamy jedną kawalerię Mormera. Przynajmniej tyle na razie widzimy. Tutaj na pewno jest jeszcze jakaś kawaleria oszczepnicza. Zakładam, że po prostu ona jest gdzieś pochowana na tyłach prawdopodobnie Cezarego i za chwilę, no na przykład w tym lesie, bardzo prawdopodobne jest, że coś tutaj się... O właśnie. Mamy tutaj dwa oddziały psów i trzy chyba oddziały wybranych najeźdźców. Tutaj, no ja się wystawił całą armią na HDK w tym małym lasku. Tak też można, to na pewno było zaskoczenie. No ale tutaj Gierszmat na 5 jednostek się zdecydował. Te psy są wbrew pozorom sporym zagrożeniem dla kawalerii przeciwnika, więc Cezary nie powinien tego lekceważyć. No i warto patrzeć na minimapę, tak? Bo tych jednostek na razie nie widać, ale jak Cezary się nie zorientuje w tym, że tam na plecach jest coś, jakaś niespodzianka, to może go czekać tutaj przykre zdziwienie. No w każdym razie tutaj Cezary widzi tylko to, co jest z przodu i atakuje całą armią. Widzimy. Znaczy atakuje, to może za dużo powiedziane. Powoli podchodzi do przeciwnika. Na miejscu Gierszmata trochę podsunął te kłusze, żeby po prostu zaczęły już strzelać. One strzelają i tak wolno. No to niech chociaż jak największe value zrobią. No to wydaje mi się, że ta pierwsza linia jest dość wyrównana, jeżeli chodzi o jakość. Te włócznie są mniej więcej takiej samej jakości, no może te celtyckie włócznie są lepsze od poborowych, ale celtyccy włócznicy są mniej więcej takim, na takim samym poziomie jak nordyccy włócznicy. Tutaj powiedzmy, że to będzie równa wymiana tych jednostek. Nie wiem, czemu te psy tak wybiegają naprzód. Chyba to jakiś misklich Cezarego, bo psów się nie wysyła w taki sposób. No nie, 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 tutaj Cezary wysyła cały oddział tych treserów psów naprzód. Trochę jakiś, wydaje mi się, że jakiś misklich, bo coś tutaj nie wyszło. A tutaj już Cezary stracił jeden oddział konnych na walce z samymi psami. A tu jeszcze w ogóle nie ruszył Gierszmat tych wybranych najeźdźców. Wydaje mi się, że to jest jego błąd akurat. Spokojnie, tutaj idealnie te oddziały są odizolowane, żeby je wyeliminować. Ci wybrani najeźdźcy, mimo że są kawalerią oszczepniczą, są zaskakująco mocni w walce w zwarciu. No te psy zostały całkowicie tutaj zniszczone, ale no, są przynajmniej tanie. Powiem, że Bubry mówił, że tylko 100 kosztują, więc to nie jest jakaś duża nam strata dla Cezarego. Niemniej jednak wydaje mi się, że można było więcej z nich wyciągnąć. No i teraz Gierszmat ruszył swoje elitarne oddziały jazdy. No właśnie, złapie tutaj oddziały Cezarego. Kompletnie Cezary jest zaskoczony. W ogóle nie ruszył tych jednostek nawet. Bardzo szybko wyparują ci władcy koni nordyccy. Te oddziały w ogóle nie zostały jeszcze ruszone od początku bitwy, a tutaj się wykruszają siły nordyków. Spokojnie tutaj Cezary powinien moim zdaniem rzucać do przodu tą konnicę. Ewentualnie spróbować jakoś wspomóc ten oddział swojej konnicy, który jest bardzo szybko mordowany. Chociaż ta bitwa jeszcze nie jest tak przegrana dla nordyków, bo tutaj na tej swojej prawej flance Cezary bardzo dobrze sobie radzi. Ta królewska drużyna za chwilę zostanie rozbita. I
Na razie wygląda to w miarę równo. Pasek troszeczkę moim zdaniem zakłamuje. Nie jest to taka przewaga Celtów, jak się wydaje. Chociaż bardzo bolą te dwa oddziały konnicy oddane praktycznie za darmo. Jeszcze generał Cezarego poległ i to jest już duży problem. Się nie wiem, gdzie ten generał się zapędził. Jest dobre pytanie. Ten generał Cezarego jakby musiał się wbić tutaj do walki w zwarciu. Trochę chyba za wcześnie go rzucił Cezary. No i skończyło się to tak, że ten generał po prostu został tutaj zamordowany na śmierć. Cezary zapomniał całkowicie o swojej konnicy. Ta konnica tu dopiero teraz sobie nie przypomniał. Ta konnica została od początku bitwy. No nie, 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 nie gonimy tak wychodzą do walki w zwarciu jazdy, bo to będzie zaraz nieprzyjemna niespodzianka dla tych Nordyków. Bardzo ładna szarża tutaj Gierszmata w tą piechotę. Ona za chwilę będzie miała nieprzyjemną tutaj niespodziankę. Lawinowo zaczną spadać modele, a generał jest całkowicie bezpieczny i bez problemu sobie odjedzie i zaraz może przejechać w inne miejsce. Ci wybrani wojownicy no tutaj w kiepskiej sytuacji się znaleźli. Jeszcze piechota może dobić na nich bez szarży. Dopiero teraz Cezary robi szarżę swoją konnicą. Tutaj dał sobie złapać konnicę włócznikom. No także no nie, 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 to nie wygląda zbyt dobrze. Te topory nawet się łamią w starciu z włóczniami. Ale koniec końców, jakoś tam się utrzymały, ale tuż z tego, skoro cała armia za chwilę zacznie się wykruszać, to ten oddział konnicy został rozbity przez te włócznie. Tutaj złapani w kanapkę, wybrani wojownicy również się powoli rozpadają i Cezary po raz drugi poddaje bitwę. No tutaj się już nic nie dało zrobić. Wydaje mi się, że ten build był nie do końca trafiony, tak już pomijając tą jednostkę. To też Hirdmeni nie są zbyt silną piechotą. Jeżeli by wyciąć zamienić te dwa oddziały wikińskich najeźdźców na dwa oddziały oczywiście nordyckich wojowników z toporami, tych Hirdmenów również myślę, że dałoby się po niewielkich korektach zamienić na taką jednostkę, tą z kolei i tą kawalerię na nordyckich władców koni i ten build już by był dużo groźniejszy. Tutaj wydaje mi się, że Gierszmat mógł się niemiło przeliczyć, gdyby Cezary ostro uderzył naprzód. Nie czekał aż Gierszmat uaktywni swój vanguard, to naprawdę ten Gierszmat mógłby się przeliczyć na wystawieniu całej praktycznie konnicy na tyłach, bo tutaj no celtyckie włócznie i celtyckie włócznie no to nie jest zbyt groźna jednostka, tak? Zwłaszcza jeżeli tutaj no, był zsynchronizowany atak konnicy był z atakiem piechoty i bardzo szybko by mogła ta armia Wdanów się po prostu rozsypać, także tutaj wydaje mi się, że Cezary troszeczkę zbyt pasywnie zagrał. Po prostu dał czas przeciwnikowi, żeby uaktywnił swoje jednostki w awangardzie. I w zasadzie ta bitwa przebiegła całkowicie pod dyktando tutaj Gierszmata. A tymczasem bardzo Wam wszystkim dziękuję za oglądanie i trzymajcie się do mojego następnego materiału. Cześć!